Przez 3 ostatnie dni na 4 scenach rozstawionych nad zalewem Piaski Szczygliczka wystąpiło ponad 30 wykonawców. Od muzyki elektronicznej, przez hip-hop, aż po alternatywę. Tatarak Music Festival przyciągnął rzesze fanów, udowadniając, że Ostrowskie Piaski to idealne miejsce na tego typu imprezy. Oto relacja z 2 dni tegorocznej edycji. Tomasz Wojciechowski. Tatarak Music Festival to nie tylko koncerty muzyki elektronicznej, ale także alternatywnej. Pierwszym piątkowym wykonawcą na dużej scenie był Daniel Spaleniak, który przez krytyków uważany jest za objawienie ostatnich lat. To nie jest łatwe i wychodzą czasami takie sytuacje, że właśnie musiałem zagrać set akustyczny. Staram się jak mogę, natomiast nie uważam się, że żadne odkrycie i taka muzyka już była. Cieszę się, że krytycy i ludzie tak uważają, to jest bardzo miłe. Na kolejny koncert łódzkiej legendy hip-hopu czekało wielu uczestników tegorocznej edycji Tatarak Music Festival. Do Ostrowa Adam Ostrowski przyjechał z bandem. Publiczność mogła usłyszeć najbardziej znane utwory z bogatego repertuaru rapera, od pierwszych do ostatnich płyt. Bardzo emocjonalna publiczność, bardzo emocjonalny koncert i przede wszystkim bardzo lubię to miasto. Jestem fanem Żużla od lat, więc zresztą też mój kumpel z dzieciństwa służył tutaj w jednostce wojskowej, więc jakby Ostrów Wielkopolski, też jestem ostrowski z nazwiska, zawsze przemycał się w moim życiu. Duńskie trio Who Made Who zaprezentowało na ostrowskiej scenie swoje dotychczasowe dokonania łącznie z najnowszym krążkiem Dreams, który promują podczas tej trasy koncertowej. Na scenie bitowej królowały rytmy house, a publiczność rozgrzewali. Dobrze znany z radiowych audycji Niewald, Simon Madson czy Juniore. Wokalnie i instrumentalnie wspierali ich Jacob A. oraz Dansax. Z daleka? Z Gliwic. 200 km przejechałyśmy, tak, żeby poznać Jana, czy spotkać Jana po raz drugi. Fanów Jana Blomqvista, którzy przyjechali specjalnie na jego koncert, było znacznie więcej. It was hard for me to find my place in the beginning. I always had this vision to combine melody and techno music. Na początku nie mogłem się odnaleźć muzycznie. Zawsze miałem wizję, żeby łączyć melodię z muzyką techno i wokalami, ale żeby to nie było nieautentyczne. Nie chciałem, żeby to była jakaś prosta taneczna elektronika. Chciałem, żeby to było jak Radiohead. Drugi dzień festiwalu rozpoczął się energetycznym, ale i stonowanym miejscami koncertem Micromusic. Najbardziej znany utwór kapeli to Takiego Chłopaka, ale ostrowska publiczność miała okazję usłyszeć cały przekrój ich twórczości. To jest tylko część naszego repertuaru, bo nagraliśmy już 5 płyt i tak po troszku serwujemy go ludziom na koncertach w całej Polsce. I rzeczywiście dzięki tej piosence Takiego Chłopaka możemy zaserwować przekrój z naszych wszystkich płyt. Tegoroczny Tatarak Music Festival to wydarzenie muzyczne obfitujące w debiuty. Jednym z nich był najnowszy krążek duetu Xanax, który mogła w sobotę usłyszeć festiwalowa publiczność. Początkowo to było założenie takie, jak sama nazwa wskazuje, uspokajać. Nasza muzyka miała być bardzo chilloutowa i spokojna. Natomiast my cały czas też się rozwijamy, więc mamy co chwilę jakieś nowe pomysły. Debiutancki album zaprezentowali w sobotę także muzycy z ostrowskiej formacji The Natural Born Chillers. Wszystkie rzeczywiście utwory są o miłości, o związku, no bo to jest jednak to, co chyba każdego gdzieś tam tyczy najbardziej. Austriacki duet Move rozkręcił w sobotę scenę beat, łącząc house i deep house z energetycznym wokalem. To, co robimy, to bezsprzecznie live act. Zawsze towarzyszą nam wokale. Nie możesz zamówić nas, nie uwzględniając ich, więc zawsze przyjeżdżamy z czymś, co naprawdę robimy na żywo. Gwiazdą wieczoru, jak i całego festiwalu, było trio HVOB.
strefa Silent Disco, gdzie królowały muzyka house i hip-hop, before i after party na plaży oraz warsztaty muzyczne. To wszystko sprawiło, że Piaski Szczygliczka przez miniony weekend stały się wielkopolską stolicą szeroko pojmowanej alternatywy. Festiwalowi patronowały telewizja ProArt i portal wlkp24.info. Wkrótce szersza relacja z imprezy, oczywiście na naszej antenie. Fotorelacje z dwóch dni Tatarak Music Festival można znaleźć na portalu wlkp24.info.